Cześć, z tej strony trap.pl, a dzisiaj w bardzo dobrym humorze witam was w kolejnym odcinku. Dobrym, ponieważ wreszcie na rynku amerykańskim dzieje się to, na co czekałem już od bardzo dawna. Czyli następuje kolejna zmiana pokoleniowa. Zmiana układu sił na rynku mainstreamowym. Inaczej mówiąc, nadchodzi właśnie nowy wave kozackich artystów, którzy przejmują uwagę całego rynku muzycznego. Jak się w następnych materiałach przekonacie, bardzo ciekawych gwiazd, czy też osobistości. I właśnie dlatego dzisiaj omówimy sobie damską część tej nowej fali, która no nie ukrywam. Tak jak zawsze, raczej nie byłem zwolennikiem nawijki pań, tak za sprawą niektórych z tych dziewczyn mocno się moje upodobania w ostatnich miesiącach zmieniły. I dlatego już zaraz opowiem wam o najgorętszych laskach obecnie w Stanach, które swoją popularnością przebijają nawet Andrew Tate'a czy Kendricka Lamara. Jednak zanim do tego przejdziemy, chciałbym wam najpierw bardzo podziękować po raz kolejny za tak dobre przyjęcie naszej nowej kolekcji koszulek na Trap Shopie, bo znów bardzo super to wszystko idzie i już pierwsi nabywcy otrzymali swoje t-shirty. Jak coś, to piszcie do mnie na priv swoje odczucia co do nich, ale jestem przekonany, że będziecie mega zadowoleni. A wszystkich pozostałych jednocześnie zachęcam do zaglądnięcia na naszą stronkę i do sprawienia sobie bądź komuś bliskiemu takich nowych kozackich i stylowych t-shirtów. Na przykład jako prezent na Mikołaja bądź pod choinkę, wysokojakościowy prezent, bo cały czas pragnę przypomnieć wam o naszym wysokim standardzie koszulek, na który stawiamy. Tak więc trapshop.pl, tam was zapraszam. No a propos dzisiejszego tematu, jestem bardzo ciekaw, ilu z was oglądających moje odcinki na co dzień słucha damskiego rapu. Ale tak serio, napiszcie dzisiaj w komentarzach, jak to u was wygląda. Bo ja sam nie ukrywam, że do tej pory, no raczej bardzo rzadko mi się to zdarzało. Oczywiście zasługi Nicki Minaj w całej historii tego gatunku muzycznego, no raczej tylko głupiec by nie docenił. Doceniam również charyzmę Cardi B i geniusz marketingowy osób stojących za jej karierą. Jednak raczej nigdy, sam z siebie, dla przyjemności ich tracków nie puściłem w wolnej chwili. A jedyna damska rapowa wykonawca, która do mnie przemawiała w większym stopniu na przestrzeni lat, to Doja Cat. Jednak no właśnie, sporo się zmieniło na przestrzeni tego roku, ponieważ Cardi, jak zawsze mocno rywalizująca z Nicki o miano królowej hip-hopu, mam wrażenie, że trochę ostatnio zyskała nad nią przewagę w oczach wielu ludzi poprzez właśnie uważne śledzenie undergroundowej sceny oraz nawiązywanie bliskich kontaktów z największymi nowymi gwiazdami, a co za tym idzie, promowanie ich osób na większą skalę i wreszcie odnoszenie sukcesów następnymi wspólnymi singlami. Bo trzeba przyznać, że Cardi stosunkowo we wczesnym etapie blow-upu danych gwiazd potrafi je najpierw wypatrzeć i później przyjacielsko zaaranżować współpracę, co w moich oczach przynajmniej działa niesamowicie na plus względem jej wizerunku. No bo właśnie, mam tutaj na myśli chociażby jej track z K-Flockiem pod tytułem Shake It. Oczywiście razem z Doggy B oraz Bori 300, który wiosną tego roku był totalnym hitem. I moim skromnym zdaniem, to właśnie Cardi poleciała na nim najlepiej. Dlatego Nicki Minaj najwyraźniej chciała wówczas na to odpowiedzieć, bratając się z Favio Foreign w ich najnowszym singlu, czy też podpisując KC do swojego labelu, czy Skillbanga prosto z Jamajki, czyli dwóch świetnie rokujących twórców, no ale Cardi wyraźnie lepiej czuje się w dzisiejszych czasach, bo chwilę później w odwecie podpisała Sleazy World Go, następnego, ostatnio mocno rosnącego rapera, aż wreszcie również po paru tygodniach zaczęła się bratać z nikim innym, jak właśnie z panią o ksywie Glorilla, którą to właśnie teraz sobie bliżej omówimy. No bo szczerze, to od dłuższego czasu czekałem właśnie na taką babkę, której każda nuta praktycznie od początku do samego końca będzie mi totalnie podchodziła. I właśnie stało się to teraz za sprawą Glory, która także wiosną wypuściła swój pierwszy globalny hicior pod tytułem FNF Let's Go, który też momentalnie stał się viralem na całym świecie i jednocześnie stał się nowym hymnem wszystkich samotnych dziewczyn pragnących zabawy, śpiewających na cały głos słowo w słowo tekst jego refrenu na każdej imprezie. I nie tylko dziewczyn w sumie, bo na różnych nagraniach mogliśmy też zauważyć m.in. Travisa Scotta, bawiącego się do jej muzyki w najlepsze. No i właśnie za sprawą tego hitu większość rapowego społeczeństwa usłyszała o Glorilli po raz pierwszy. Oczywiście samoistnie kawałek notował wysokie miejsca na różnych listach przebojów, dlatego też chwilę później dziewczyna podpisała kontrakt z nikim innym jak z Yogati do jego ogromnie wielkiego labelu CMG, do którego m.in. należą też Moneybagg Yo, 42 Duck czy Mozzie. No ale wiecie jak to jest, ile już na rynku amerykańskim mieliśmy tego typu one hit wonderów, czyli artystów jednego kawałka, no przecież mnóstwo. No ale właśnie historia pani Glorilli, ku mojemu zaskoczeniu, nieustannie cały czas idzie tylko w kierunku zwyżkowym, no bo dziewczyna zdaje sobie świetnie radzić na po prostu każdym bicie, a to, że jej selekcja pod tym względem jest dosyć unikatowa, tylko podbija jej kurs. Jej nawijka tak samo, to całkowicie coś nowego na scenie, no bo jeszcze nie słyszałem raczej u nikogo innego tak specyficznego akcentu, którym to właśnie ona włada i z którego jest znana, ale jednocześnie, co warto zaznaczyć, mocno wpadającego w ucho. No i jak u większości dzisiejszych
gwiazd. U postaci Glorilli także nie mógł zabraknąć jej signature move, czyli tego oto tańca, który także u Glory jest ogromnie charakterystyczny i łatwy do skojarzenia. I właśnie to samo najwyraźniej. Od początku zauważyła w niej Cardi B, bo wielokrotnie już wcześniej na swoich storkach najpierw czy to sama podśpiewywała i tańczyła do jej kawałków, czy to także robił i jej małżonek Offset, który jak widzicie równie dziko do nich się bujał. Dlatego też Cardi postanowiła wyjść z propozycją do Glorilli nagrania wspólnego kawałka. I niedługo później panie razem wypuściły track o nazwie Tomorrow Too. To znaczy jest to tak naprawdę remix starszego numeru Glorilli, który odniósł jeszcze większy sukces, bo w miesiąc jak widzicie na samym YouTubie ma już ponad 50 milionów odtworzeń, więc kolaboracja jak najbardziej udana, za co też na marginesie Glorilla postanowiła jej podziękować prezentem w postaci takiego nowiutkiego pateka, co było na pewno fajnym gestem z jej strony. No i wszystko wskazuje na to, że przed Glorią pisze się naprawdę długa i udana kariera, bo też w sumie, tak jak zawsze, nowe amerykańskie raperki spotykają się z naprawdę dużą falą hejtu ze strony rapowej społeczności, tak u Glorilli wyjątkowo, no tego po prostu nie ma. I raczej każdy w Stanach również jej kibicuje. No a w mediach tak samo, nie przestaje być o niej głośno, za sprawą chociażby różnych programów z jej udziałem, których to m.in. viralem poszedł jej freestyle, który wykonała z czytanki dla dzieci o lamach, lub innym razem, gdy raperka nie mogła się nadziwić temu, że lisy to prawdziwe zwierzęta, a nie postacie z bajek. Także już znalazła paru absztyfikantów na muzycznej scenie, bo m.in. Kodak Black już publicznie swoje sprośne tekściki do niej wysyłał. No i też wielu innych popularnych raperów próbuje tańczyć ten jej charakterystyczny taniec, jak widzicie ciągle w tle, więc jak na moje, to ogólnie jej postać jak najbardziej na plus. Fajnie, że ktoś taki pojawił się na damskiej scenie. I z traków, oprócz tego, o czym już rozmawialiśmy, zwłaszcza polecić wam mogę Blessed, przynajmniej samą zwrotkę Glory, która nie potrafi wypaść z ucha, tak samo jak i na nutce z Duke & Deuce'em, czy też Westside Baby, kolejny hit na bicie Hit Kida, na którym oj bardzo dobrze poleciała, w mojej opinii, i również w mojej opinii ze sceny damskiej, świetnie radzi sobie, czy też się wyróżnia pani Jen Carter, która co prawda dopiero przebija się do mainstreamu, razem z całym swoim gangiem 41, którego muzykę właśnie chciałem wam w tym materiale też polecić, bo od dłuższego czasu katuje również twórczość tej ekipy z Brooklynu, która to zwłaszcza mi imponuje, poprzez swoje eksperymentowanie z brzmieniami, do której to należy jeszcze Kylie Rich, główna twarz 41, oraz Tata, który jest serduchem i energią tej ekipy. No a Jen Carter wyróżnia się na pewno świetnymi tekstami, świetną rytmiką, no i po prostu Jen wie i czuje to dokładnie, jak tworzy się drill w dzisiejszych czasach. Dlatego też od paru tygodni o 41 mówi się coraz więcej. Zresztą podpisali oni niedawno umowę z dużym labelem, dokładniej Republic Records, a już zwłaszcza głośno zrobiło się o tej grupie za sprawą kawałka Naughty Bop, o którym po prostu marzę, by nagrać dla was odcinek, bo dawno żaden track nie wywarł na mnie aż tak dużego wrażenia. Nie wywarł u mnie tylu emocji i to tak naprawdę z wielu przyczyn. No ale YouTube chyba by mi zablokował kanał, gdyby taki materiał się pojawił. W każdym razie, jeśli szukacie dobrze nawijającej laski na drillu, z kapitalnymi barsami, świetną liryką oraz sturdy energią, to jak najbardziej Jen Carter wam polecam. No i też tak się zastanawiam, pisząc ten odcinek, czy muzykę kolejnej artystki, którą dzisiaj sobie omówimy, wam polecić. Bo z jednej strony zbiera ona ogromną ilość niepochlebnej opinii w internecie, a z drugiej strony coś chyba rzeczywiście w nich jest, że osiągają takie liczby oraz że tak potrafią wejść do głowy nieraz na kilka dni. No pewnie część z was już wie, o czym tutaj mówię, bo oczywiście chodzi mi cały czas o panią Ice Spice, która osiąga naprawdę rekordy popularności w ostatnim czasie w Stanach. Jej nazwa jest częściej wyszukiwana od chociażby legendy Kendricka Lamara, czy też innej popularnej ostatnio gwiazdy, jaką jest Andrew Tate, i to najlepiej może nam właśnie to zjawisko pokazywać. Ice Spice, której kariera póki co mocno mi przypomina karierę Fagaty u nas w Polsce, do czego zaraz sobie przejdziemy, opowiadając jej historię. Bo co ciekawe, Isis, bo tak ma na imię ta dziewczyna, pochodzi z Bronxu, czyli z jednego z 5 okręgów Nowego Jorku, który znany jest ze swojej wysokiej przestępczości, z różnych niebezpiecznych incydentów i ogólnie szeroko pojętego życia ulicy. No ale właśnie tak się składa, że to stamtąd obecnie wybija się chyba najwięcej raperów na świecie, jak chociażby K-Flock, Doggy B, B-Love, Sha-X, Seda Trent, D-Tank, no mógłbym tak wymieniać, ale jeszcze brakowało właśnie tutaj damskiej siły, którą to właśnie wypełniła teraz Ice Spice, dziewczyna z 2000 rocznika, która posiada w sobie zarówno korzenie dominikańskie, jak i afroamerykańskie, co właśnie w głównej mierze odpowiada za takie charakterystyczną urodę. Dokładniej mówiąc, tato dostarczył korzenie nigeryjskie, a mama dominikańskie. Jednak w młodości dziewczyna wychowywała się pomiędzy dwójką rozseparowanych rodziców, bo zresztą podobno jej ojciec był jakimś tam bardziej uznanym undergroundowym raperem, a więc stąd może powód tej separacji. No ale Bronx sam sobie na pewno wystarczył, by kobieta przeszła wystarczającą lekcję życia, co bardzo pomaga jej w dziedzinie
dzisiejszych czasach, no bo to właśnie dzięki swojemu mentalowi Ice Spice zaszła już tak daleko, ponieważ jak opowiada, od początku wierzyła w siebie po prostu w 200%. Wiedziała, że jej się to uda, nawet spodziewała się, że stanie się to o wiele szybciej, tak naprawdę, i też przede wszystkim, co najważniejsze, dziewczyna nie załamuje się na skutek dużego hejtu, którego nie da się przeoczyć w internecie, a zamiast tego ciągle pracuje i progresuje, co również nie sposób nie zauważyć. No ale właśnie, jak to się stało, że akurat jej udało się wybić na szczyt? Bo przecież tylko nieliczni mogą dostąpić tego zaszczytu. No właśnie, więc jak się okazuje, Ice Spice osiągnęła to w dużej mierze dzięki Drake'owi, bo ja na przykład sam po raz pierwszy o niej usłyszałem jakoś te wakacje, gdy Drizzy postanowił ją podpisać do swojej wytwórni oraz dał jej followka na Instagramie, co zawsze rozchodzi się dużym echem, gdy mówimy o Drake'u, a co więcej, parę dni później raper zaprosił ją do siebie, do Kanady, oczywiście na swój OVO Fest, gdzie wedle nagrań festiwalowiczów Ice Spice bawiła się na nim w najlepsze właśnie z Drizzym, jak widzimy. No i wtedy jej postać po raz pierwszy mocno i wyraźnie zaznaczyła się na rynku. Na pewno pomogła w tym też mocno charakterystyczna uroda kobiety, a jak znamy już charakter Drake'a, jego sposób życia i funkcjonowania, to na pewno na zwykły spacer Ice Spice wówczas nie zaprosił i nie dał jej takiego klautu, tylko chciał po prostu zjeść dorodną brzoskwinię. Jednak najwyraźniej ich wspólny weekendzik zakończył się na jakimś niemiłym incydencie, bo tuż po nim Drake już followka cofnął, a Ice Spice w wywiadach później twierdziła, że sama do końca nie wie dlaczego. Ale wiecie, skoro świat już o niej usłyszał, to nie mogła tego zaprzepaścić, tylko po prostu poszła za ciosem, wypuszczając coraz bardziej skuteczne numery, jak właśnie Munch, które to do dzisiaj zostaje jej największym hiciorem, a frazę "You thought I was feeling you" powtarza chyba każdy pod nosem, kto przesłuchał ją więcej niż dwa razy. I dodatkowo również Ice Spice zaczęła być widywana z coraz większą ilością innych raperów, co nieprzerwanie trzymało jej zasięgi na wysokim poziomie, bo parę dni później już grała w kręgle z Lil TJ-em, wyraźnie bardzo dobrym humorze. Podrywała również na Instagramie Ita, wystąpiła u Kai Senata na streamie, który wówczas dzięki takiej kolaboracji tego dnia pobił historyczny rekord Twitcha, notując liczbę 100 tysięcy subskrypcji na tej platformie. No i wiecie, czytając komentarze pod tymi wszystkimi postami z nią związanymi, czułem się nieraz, jakbym czytał komentarze na polskich portalach odnośnie właśnie Fagaty, ponieważ wyraźnie spinała się ona na plecach innych sławnych mężczyzn, korzystając z ich zasięgów, kusząc swoją urodą, co chwilę bujając się z innym zasięgowym twórcą, poczynając od Drake'a, który dał jej furtkę do tego świata, tak jak Stu dał Fagacie. Dlatego też takie porównanie od razu nasunęło mi się do głowy, chociaż oczywiście tak jeden do jednego nie możemy tego przełożyć. No ale na dzień dzisiejszy zresztą, Ice Spice jest już na tyle dużą i popularną marką, że wszyscy raperzy do niej lgną sami. Na przykład taki Favio Foreign wziął ją na scenę na swoim koncercie na Rolling Loud, no a Nelly Choppa za to nagrał o niej piosenkę, do tego zapodając kilka, że tak to ujmę, podrywających wersów w jej kierunku, jednak Ice Spice ów zaloty Choppersa od razu zlała. Drake zdisował ją na swoim najnowszym albumie, no po prostu od pewnego momentu Ice Spice jest wszędzie. I właśnie chciałbym zauważyć jej progres muzyczny, bo na przykład w programie On The Radio, gdzie wielu nowojorskich nowych wykonawców na żywo prezentuje swoje umiejętności, pokazała naprawdę kawał dobrej roboty. Ze swoją przyszłą, nadchodzącą muzyką, no na pewno głos do nawijania dziewczyna ma bardzo dobry, padający w ucho, i jestem ciekawy, jak dalej będzie toczyć się jej kariera. Bo kto wie, być może Ice Spice będzie częściej głównym tematem moich przyszłych odcinków. No ale to już się zobaczy, mordy. W każdym razie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się w rapie, to zasubskrybuj ten kanał, a na pewno nie pożałujesz. Wbijaj również na trapshop.pl po kazackie ciuszki, zwłaszcza najnowsze teasy, zostawiajcie łapki w górę, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!